Nazywam się Teresa Drozda, a to jest odcinek podcastu Ateneum Słucham. A ten szum to ulica Wybrzeże Kościuszkowskie 35, czyli adres, pod którym mieści się scena 20 Teatru Ateneum. Scena, na której można zobaczyć takie spektakle jak Uciekinierki, Kwartet, Źli Żydzi, Ława Przysięgłych i najnowszą premierę Teatru Ateneum, to wiem na pewno. I temu właśnie spektaklowi poświęcony jest ten odcinek podcastu Ateneum Słucham. Stoję przed teatrem, no więc najwyższa pora wejść do środka. Jest cisza, bo podcast nagrywam jeszcze przed oficjalną premierą spektaklu, a zatem nie ma publiczności. Pojawią się w nim natomiast nagrania z prób, czyli trochę teatralnej kuchni. I teraz, jak jest stop klatka, wchodzi nam kuchnia noc. To znaczy, znowu ta sama zasada. Schodzi projekcja łagodnie, wchodzi światło łagodnie. I tu może być łagodnie, tu może być 6 sekund. Iwona Kępa, jestem reżyserką. W tej chwili przygotowuję spektakl To wiem na pewno, według tekstu Andrew Bowella w Teatrze Ateneum w Warszawie. To nie jest pani pierwsza praca w Teatrze Ateneum i tak jak spojrzałam na te przedstawienia, które do tej pory tutaj wyszły spod pani ręki i To wiem na pewno będzie kolejnym takim spektaklem, to jest ciągle rozbieranie relacji rodzinnych na czynniki pierwsze. Mam chyba takie, nie wiem nawet jak to nazwać, półki, szafy, komody, walizki tematów, które mnie frapują. Odkąd pamiętam, interesują mnie najbardziej relacje i to bliskie relacje. I lubię przyglądać się człowiekowi z bliska, w intymnej przestrzeni, przestrzeni domu albo bliskich relacji intymnych, ale też od kilku lat, myślę, że od jakichś 5-6 lat, a może już 7, kiedy nam się rzeczywistość mocno skomplikowała, nazwijmy to tak, polityka bardzo mocno zajrzała nam w przestrzeń prywatną i to, co prywatne w bardzo dojmujący sposób stało się tym, co publiczne i na odwrót właściwie. Ja się bardzo mocno zaangażowałam w ruch feministyczny i nie ukrywam, że powstawały w innych teatrach, nie w Ateneum, spektakle, które były dla mnie swego rodzaju manifestami, nawet powiedziałabym manifestami politycznymi, gdzie najważniejszy był dla mnie głos kobiet. I to głos kobiet w sprawach, które dotyczą wyłącznie kobiet. Oczywiście wszystko to, co tworzą kobiety, jest po prostu o tym, co tworzą ludzie. Niemniej jednak w pewnym momencie postanowiłam zabrać głos w sprawach, które dotyczą wyłącznie kobiet, o których mogą opowiedzieć tylko kobiety, ponieważ tylko człowiekowi w wersji kobiecej to się przydarza. I zrobiłam kilka takich spektakli, które powstały w oparciu o teksty pisane przez kobiety, zagrały w nich wyłącznie kobiety i wszystkie i współrealizatorkami również były kobiety. I z taką intencją też po raz kolejny chciałam przyjść do Teatru Ateneum. To znaczy, kiedy Artur mnie zaprosił, Artur Tyszkiewicz, tak, dyrektor, nowy dyrektor Teatru Ateneum. Kiedy po raz kolejny mnie zaprosił, na zachętę dodał, że Agata Kulesza wraca do Ateneum, no więc ja się nie wahałam ani sekundy, ponieważ spotkanie z Agatą, właściwie no, każde doświadczenie pracy z Agatą jest niebywałym darem. I wtedy pomyślałam ponownie o tekście napisanym przez kobietę, w którym głównym tematem była rozprawa, taka wewnętrzna autorozprawa ze sobą jako matką. Taki pewien rodzaj wiwisekcji. Niestety teatr nie otrzymał praw autorskich do realizacji powieści. To miała być powieść córka Eleny Ferrante, ponieważ dokładnie w tym samym czasie zaczął powstawać film w oparciu o tę książkę. I chyba Amerykanie zastrzegli sobie, żeby Włosi nikomu innemu nie udzielali jakichkolwiek zgód na użycie praw autorskich.
No ale niemniej jednak ten temat we mnie siedział, dojrzewał i rozszerzył się. Teraz robię duże koło tematyczne, ale rzeczywiście ten temat macierzyństwa, kobiety, roli kobiety w rodzinie i takiego bardzo krytycznego spojrzenia na macierzyństwo drążyłam i znalazłam tekst, w którym ten temat jest jakieś dalekie echo nawet powieści Ferrante, ponieważ mamy taki konflikt właściwie postaw matki i córki, w którym pada pytanie, na ile kobieta matka ma nadal prawo do indywidualnego szczęścia i na ile ma prawo odejść od rodziny, porzucić własne dzieci, kiedy czuje się w tym związku, w tej rodzinie nieszczęśliwa. A ponieważ nadal jakby ten tekst oferował wspaniałą rolę dla Agaty Kuleszy, jednocześnie jakby poszerzał tę perspektywę o pozostałych członków rodziny, no więc znowu zrobił się taki temat bardzo rodzinny, intymny. To nie jest cel, znaczy trudno powiedzieć, że ja przychodzę do teatru realizując jakiś cel, to są po prostu takie tematy, które są mi wyjątkowo bliskie, które są dla mnie ważne i chyba kiedy znajduję tekst, w którym widzę szansę na poruszenie jakiegoś tematu też z perspektywy, bo to jest też ważne, że temat tematem, o macierzyństwie można różnie, ale właśnie ta perspektywa, powiedziałabym, krytyczna i taka, która poddaje odwieczne prawdy w wątpliwość, że to było dla mnie istotne. I Bovel ośmielił się taki tekst stworzyć, ale temat macierzyństwa nie jest jedynym, który jest tutaj poruszany, ale mamy tutaj portret rodziny z czwórką dorosłych dzieci. W związku z tym obok Agaty jest jeszcze Przemek Bluszcz, Paulina Gałązka jako najstarsza córka i troje wspaniałych studentów Akademii Teatralnej, z którymi miałam przyjemność pracować w trakcie ich dyplomu i których zaprosiłam do tej realizacji. No i jestem znowu w Ateneum. Janek, posłuchaj, pamiętaj, że masz odebrać dzieci 15 po trzeciej. Przestań, no! 15 po trzeciej masz odebrać dzieci. Wiem. I nie wolno ci się spóźnić. Ja się nigdy nie spóźniam. No, ale w poniedziałek się spóźniłeś. 5 minut, to się nie liczy. Posłuchaj, obiad masz w lodówce, odgryj się w mikrofali, a Pola przyjedzie po dzieci i tak koło 6. Przemysław Bluszcz, gram Jana w spektaklu To wiem na pewno. To wiem na pewno, że gram Jana, tak. Dzień dobry, nazywam się Agata Kulesza. Gram w spektaklu To wiem na pewno Annę, ale wszyscy do mnie mówią mama, ponieważ gram mamę, po prostu mamę, czwórki dzieci. Bo to jest taki rodzinna sztuka opowiadająca o rodzinie, jest małżeństwo. Mojego męża gra Przemek Bluszcz i mamy czwórkę dzieci wspaniałej naszej młodzieży, młodych aktorów i Paulina Gałązka, bo nie wiem, Paulinkę, nie wiem, do której grupy zaliczyć, bo jest już aktorką z doświadczeniem. Zresztą grałyśmy razem, więc jest Paulina Gałązka oraz trójka studentów Szkoły Teatralnej, Akademii Teatralnej. Jest Wiktoria Gorobec, jest Paweł Wierzbicki i Janek Wieteska. Każdy przynajmniej raz w życiu ma złamane serce. Ty też miałeś? No, ja jestem z twoją matką. Od dziecka. Pierwsza i jedyna miłość. Te wszystkie piękne miasta, przez całą Europę, a ja jedyne, o czym byłam w stanie myśleć, to o powrocie do domu. No bo tutaj nie jest tak źle. Tak, to próbowałam. A co, kochać? Dorosnąć. Dzień dobry, nazywam się Waleria Gorobec i w tej sztuce będę grała Różę, czyli najmłodszego członka tej rodziny. Róża jest dziewczynką, która no nie do końca jeszcze wie, jakby chciała, żeby wyglądał jej świat. Świat, w którym żyje, czyli w domu rodzinnym, jest dla niej idealny. No i wydarzenia, które się dzieją na przestrzeni sztuki, nieco zmieniają jej obraz świata i rodziny i to jest o niej. Dzień dobry, ja się nazywam Jan Wieteska i w tej sztuce wcielam się w Beniamina. To jest drugie od końca dziecko rodziców. I Beniamin to jest człowiek, który bardzo się cieszy ze swoich sukcesów w pracy, jest po ekonomii i zarabia dużo pieniędzy. Jak się okazuje, nie jest do końca szczery i nie zawsze robi wszystko tak, jak należy. Ma swoje problemy, o których
dowiedzą się Państwo w sztuce. Dzień dobry, ja się nazywam Paweł Gasztold-Wierzbicki i w spektaklu, to wiem na pewno, gram postać Marka. No i Marek jest trzecim od końca dzieckiem w tej rodzinie. Jest informatykiem i z pozoru bardzo zwyczajnym człowiekiem, nie rzucającym się w oczy, właściwie wtapiającym się w tłum, jak się okazuje, trochę celowo. Ale pomimo tej takiej pozornej zwyczajności, to właściwie przychodzi do swoich rodziców z dość niezwykłym problemem. Po prostu chodzi o seksualność. Chodzi o seksualność. Problem natury seksualnej. Tak, no dobrze, dobrze. Ryczka, no zobacz, wróciła. No wiem, nareszcie będziemy mogli spać spokojnie. Rusia! No proszę. Wróciła wcześniej, dasz wiarę? Wzięła Ubera. Ubera, a po co? No, po co człowiek ma rodzinę, skoro nie ma kogo wybrać z lotniska? Chciałam wam zrobić niespodziankę. No ja się do tej pory nie mogę pozbierać z podłogi. No. Wyglądasz? Podobno tak samo. A co się stało? Nic. Paulina Gałązka, gram Pole. Pola jest najstarszą córką Ani i Jana. Na pewno rodzice postawili przed nią taką mama, wysoką poprzeczkę, bo jako taka najstarsza córka musiała pomagać przy domu, pomagać przy młodszym rodzeństwie. W związku z tym szybko dorosła, ale też ma taką funkcję właśnie nie do końca dziecka, a trochę właśnie takiej pomocy. Więc to dzieciństwo troszeczkę zostało jej ukradzione, ale też przejmuje przez to schedę po mamie właśnie takiego samopoświęcania się dla opieki nad rodziną. Na pewno wspaniale w pierwszym okresie swojego życia realizuje scenariusz bycia idealną córką, idealną młodą kobietą z idealną ścieżką kariery, idealną żoną i idealną matką. No i jest to bardzo męczące dla niej i tutaj w trakcie spektaklu możemy ten wycinek życia, który obserwujemy naszej tej postaci, to jest moment, kiedy ona przeistacza się, tak naprawdę musi dojrzeć, wyjść ze swojego schematu bycia perfekcjonistką, bycia idealną dla innych i musi dorosnąć do tego, żeby samo stanowić o sobie i stać się jakby w pełni dorosłym człowiekiem. Jest takie zdanie w tym spektaklu, które wypowiada matka Anna, grana przez Agatę Kuleszę, kiedy charakteryzuje wszystkie swoje dzieci i o Poli mówi: Pola jest mną, tylko jest silniejsza. Tak, to jest prawie w połowie spektaklu, więc to wynika z wydarzeń, które będziemy mogli obserwować na scenie. Ta Pola jest w bardzo silnej relacji z matką i ona jakby nie do końca jeszcze, mimo tego, że ma 30 lat, odcięła pępowinę, mimo tego, że ma męża, że ma dwójkę dzieci, ma pracę, ma dom swój, ale wciąż jest jakby w takim uwikłaniu z mamą. Tato, jestem nieszczęśliwa. Jezus Maria, wszystko się rozbijało, to jedno słowo! Szczęśliwa! Jakby tylko o to w życiu chodziło! A co z Adamem? Jak on się z tym czuje? Wydaje mi się, że wolałby, żeby zostało po starym. Posłuchaj mnie! Masz dobrego męża, który cię kocha, który cię szanuje, który jest świetnym ojcem. Nie zostawia się takiego faceta od tak. Wcale nie przychodzi mi to od tak. Wiem, to jest dobry człowiek. A jak ty się czujesz w tej roli? Bardzo dobrze, dlatego że jakoś naturalnie przyszło mi wytworzenie takiej bliskiej relacji z Agatą Kuleszą. Uwielbiam Agatę i jako koleżankę z pracy i jako aktorkę. No po prostu to jest cudowne pracować z nią i próbować, bo Agata zawsze próbuje na 200% i zawsze daje z siebie wszystko. Herbata przyszła. Tak, przyszła herbata od Agusi, naszej garderobianej. Bez herbatki od dziewczyn no to ciężko przeżyć próbę. Tak, więc tutaj no, to jest ogromna przyjemność próbowania z Agatą i budowania tej relacji, bo też to wszystko, Agata tak patrzy na pracę dość holistycznie i tutaj te rozmowy nasze prywatne, wszystko się przydaje, wszystko jest materiałem naszym tutaj do budowania i no, bardzo wysoki komfort naprawdę pracy z takiej klasy aktorką wspaniałą. Bo wy macie najwięcej tych wspólnych scen? Myślę, że dla postaci mamy to wszystkie tutaj relacje, wszystkich planet są ważne dla jej konstelacji, a jednak w mojej galaktyce to ona jest słońcem w tej galaktyce, w której teraz biorę udział jakby rodzinnej układance. Więc na pewno dla mnie to jest przez to, że muszę jakoś sama dojrzeć do bycia kobietą, no to muszę gdzieś tą moją relację z matką psychologiczną też przepracować jakby i to się dzieje na przestrzeni dramatu. Fajne jest w tej sztuce to, że każdy ma tu swoją motywację i każdego można zrozumieć. I to, że no Anna moim zdaniem robi to wszystko, co wydaje jej się najlepsze dla tych dzieci. A to na przykład, że jednego faworyzuje, no, tak mamy,
że nagle tego jednego lubimy bardziej, a do drugiego nie potrafimy odnaleźć jakiejś drogi, żeby się porozumieć. Aż się pani uśmiecha, jak o tym jednym faworyzowanym myśli. Tak, tak, bo ja zawsze o tym mówię, że jak on się pojawia, to aż chce mi się śmiać. Rzeczywiście tak jest w tekście nawet. Więc nie wiem, bo sama mam jedno dziecko, ale przy czwórce dzieci to myślę, że to jest nieuniknione, że jedne lubi się bardziej, drugie mniej, mimo tego, że kocha się wszystkie, ale że jedne właśnie rozśmieszają, inne trochę denerwują i też myślę, że też o tym jest ta sztuka, że gdzieś trzeba odnaleźć taką drogę i tą akceptację tego drugiego człowieka, który nie musi być spełnieniem naszych wyobrażeń. Nie to, że nie musi, nie będzie najprawdopodobniej. Więc to, kiedy Przemek Bluszcz jako tata mówi, jako Janek mówi ten monolog i mówi, ja myślałem, że oni będą lepszymi wersjami nas samych. Ja myślałem, że to będzie tak, myślałem, że będzie tak, myślałem, że tu w ogródku, że tu będą wnuki, że tu będzie w tę stronę. No tak, oczywiście wszyscy mamy marzenia, ale te oczekiwania wcale nie muszą się zrealizować, więc nie wiem, czy tu trzeba powiedzieć nie oczekujmy, bo to też takie gadanie. Człowiek zawsze oczekuje, ale też spojrzeć na te dzieci, że to nie jest nasza własność. Człowiek jak ma dzieci, to nie tego oczekuje. Ojej. Wiesz, jakaś część mnie po prostu mówi, Boże, tylko nie mój syn, niech to nie będzie mój syn, niech to będzie syn jakiejś innej kobiety, ale nie mój syn. Ale poza tym, to ja nie mam z tym w ogóle problemu. Koniec końców. I tak będzie naszym ukochanym synem, tak? Pewnie. Gracie starszych bohaterów niż jesteście w rzeczywistości? Poza mną, bo ja gram akurat 19-latkę, a mam 25, więc u mnie tutaj jest raczej praca pod tytułem jaka byłam wtedy i dlaczego byłam tak inna od bohaterki, którą gram, bo jesteśmy bardzo różne, więc ja akurat się odmładniam w porównaniu do kolegów. Ja mam 22 lata, gram 26-latka. Nie jest to duża różnica. Trochę po prostu więcej miałem czasu w spektaklu na sukcesy zawodowe. Ja mam 24 lata, a gram postać 28-letnią, więc troszeczkę muszę się postarzyć, ale jest to taki wiek, że nie trzeba szukać nie wiadomo jakich różnic. A jakkolwiek macie coś w sobie z tych swoich bohaterów? No właśnie, dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo dla mnie to jest coś absolutnie odmiennego ode mnie. Ja raczej dosyć szybko chciałam być dorosła, dosyć szybko chciałam być taka dojrzała i wydaje mi się, że też jestem już dojrzała jak na swój wiek. I nie mam w sobie zbyt wielu wartości rodzinnych. Więc Róża jest dla mnie czymś, jakimś totalnym fenomenem. W sensie gram postać, którą nigdy sama nie byłam. Wiadomo, że mam w sobie jakieś takie elementy jej. Lubię się zachwycać naturą, czasem bywam dziewczynką. No wiadomo, składam się z wielu różnych aspektów, ale jest ona dla mnie pewnym wyzwaniem, bo nigdy nią nie byłam. A polubiła się już? Tak, polubiłam. Ona jest taka fajna, ona jest taka urocza. Miło mi w niej być, chociaż ona bardzo wszystko przeżywa, co się dzieje w tej rodzinie. I to jest dla niej bardzo bolesne. Ale ma te takie momenty, w których naprawdę jest mi miło nią być. Naprawdę. Relacja z tatą, co? Ja prywatnie nie mam ojca, więc dla mnie to też jest w ogóle bardzo terapeutyczne, nagle pojawić się w takiej sytuacji, kiedy ten tata jest i kiedy ta relacja z nim jest tak ciepła i tak głęboka, więc no to jest bardzo ciekawe do przeżycia, naprawdę. Ja zawsze zaczynam pracę nad postacią, może nie zaczynam, ale gdzieś ten etap zawsze muszę przejść, że szukam wspólnych cech między mną a postacią, więc na pewno jakieś podobieństwa są. Myślę, że jakaś taka wrodzona, naturalna mozolność między mną a tą postacią, to jest jedna z tych cech. Natomiast Marek się strasznie ubiera. I tego jakoś nie potrafię ze sobą połączyć. To jest jeden z tych aspektów, gdzie nigdy się z Markiem nie przetniemy na swoich życiowych drogach. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ale czyli trudno jest ci grać w tych kostiumach, które musisz nosić jako postać? No, czuję się w nich dość źle, dość kiepsko, no bo ja widząc siebie w lustrze, naprawdę trudno mi jest zaakceptować taki wizerunek, ale no tak się ta postać ubiera, więc no nie mam innego wyjścia. To, że nie mogę zaakceptować swojego wizerunku, patrząc na siebie, jako ja, dla tej postaci jest to pomocne, bo myślę, że ta postać również ma ten sam problem, że patrząc na siebie w lustrze nie za bardzo akceptuje to, co widzi. Więc myślę, że to jest ostatecznie pomocne. Aczkolwiek ja jako Paweł, no nie chciałbym się tak pokazać. I mierzysz się z tym. I mierzę się z tym, dokładnie.
Jest na pewno trudno się odnaleźć w bezczelności Beniamina, ponieważ wydaje mi się, że z domu po prostu mam wyniesione trochę inne wartości, inne zachowania. Zawsze mi było mówione właśnie o tym, żeby zachowywać się kulturalnie, grzecznie, a teraz jestem człowiekiem... Ja tak wtrącę, że Janek naprawdę jest przemiłym, przecudownym, przekochanym człowiekiem, który złego słowa nie powie, zawsze wszystkim pomoże i wszystkich ucałuje, więc domyślam się, że to naprawdę nie jest dla ciebie łatwe, żeby nagle to wszystko porzucić po prostu. To bardzo miłe, co mówisz i dziękuję ci za to, ale faktycznie nie jest to łatwe. Teraz jestem człowiekiem, który kładzie nogi na stole, który zachowuje się bardzo szeroko, pyskuje rodzicom, więc to nie jest łatwe, ale jest też ulubieńcem swojej matki, co myślę, że jakoś tam umiem w sobie odnaleźć. No i tak to. Powinien ze mną porozmawiać. Tak, i co byś mu powiedział? Żeby tego nie robił. On jest młody. Kiedy będzie czas na głupoty, jak nie teraz? Ja nie bardzo pamiętam, co to znaczy być młodym. W jego wieku miałem dwójkę dzieci i hipotekę na karku. Nie byłeś z tym sam. Ta postać, ten Jan, to jest ojciec czwórki dzieci, dla którego chyba to ojcostwo jest najważniejszą rzeczą na świecie. Chyba tak, bo to chyba jest taka rzecz, która mu została, bo został zwolniony, przeszedł na wcześniejszą emeryturę i trochę tak odjeżdża już. Trochę się gubi. Nie potrafi złapać tej rzeczywistości, nie jest w tej rzeczywistości jakby bardzo aktywny i dlatego żyje trochę życiem dzieci. I myślę, że to też jest jakiś taki współczesny problem mocno, że też jest mnóstwo takich rodziców, którzy żyją tymi projekcjami, które sobie kiedyś tam wymyślili i nie potrafią żyć po swojemu, krótko mówiąc. I trochę tutaj ten Janek jest ofiarą takiej sytuacji, a z drugiej strony... No ale w jakimś sensie ofiarą samego siebie, tak? Swojego sposobu myślenia, czy też jakiegoś sposobu myślenia, który odziedziczył. Dokładnie. To koło się toczy, tak? To koło się toczy, koło wraca w to samo miejsce i to przeskoczenie samych siebie, to zresztą Agata, czyli Ania, mówi w pewnym momencie w tekście, że takimi kazali nam być. Ja miałam być matką, ja miałem być ojcem, mieliśmy wypełnić swoje role. Tylko że w pewnym momencie, owszem, te role przestają być rolami pierwszoplanowymi. Chociaż zawsze istnieją, ale jak to mylą klasyk, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Myślę, że w tym tekście jest wiele takich przestrzeni, wiele momentów, które są właśnie jakoś tam dotkliwe i poruszają wszystkie możliwe aspekty naszego życia. I to jest jakby wspaniałe w tym tekście. Ten tekst wydał mi się bardzo ciekawy, dlatego że w gruncie rzeczy mamy kryzys pewnego modelu, który wydawał nam się obowiązujący, jedyny słuszny, takiej pełnej rodziny. Nagle się okazuje, że teraz młodzi ludzie nawet czasami się nie chcą wiązać, ponieważ rodzice im pokazali, że taki model się nie sprawdza. Jest jednak bardzo wiele rozbitych rodzin. Ludzie się rozwodzą, rozchodzą i widzą swoje życie w jakiś inny sposób, więc też to jest o tym i to jest też o tym, że rodzice nie bardzo rozumieją, dlaczego ten model się nie sprawdził. Oni mieli piękne marzenia i mieli wyobrażenie na temat każdego swojego dziecka, co będzie robił, a to się tak nie da. Mówimy o tym w monologu. Ja mówię, że ja byłam tym, kim kazano mi być i kazano mi być matką. A oni chcą pójść swoją drogą i mimo tego, że jeden z moich scenicznych synów, Marek, mówi o tym, że on bardzo chciał być taki jak my, ale nie jest. I myślę, że to jest w dużej mierze o akceptacji różnych zmian, o pogodzeniu się z tym, że nasze wyobrażenie nie musi być jedynym słusznym, o dzieleniu się doświadczeniem i zrozumieniu tego, że doświadczenia się nie nauczy. To znaczy ja jako matka mogę opowiedzieć, jakie mam doświadczenie, ale ja nie nauczę mojego dziecka, że to jest jedyna słuszna prawda. On musi zebrać swoje doświadczenie. Jedyną moją rolą jest to, że mogę opowiedzieć, że u mnie było tak, więc może trzeba o tym pomyśleć. I o tym też jest ta sztuka, o tym, żeby się skonfrontować z tą osobnością dzieci, z tym, że dzieci w pewnym momencie odchodzą, że to dzieci dały mi tutaj jako postaci pewien też taki pretekst do skonfrontowania się samej ze sobą, do skonfrontowania się z moimi emocjami w stosunku do mojego
męża, do naszego modelu, który chcieliśmy przekazać, a który się nie udało nam się przekazać im. I wydawało nam się, że jesteśmy świetną rodziną, a oni chcą uciec, ponieważ chcą żyć inaczej i mają do tego prawo. Wydaje mi się, że ten tekst też jest ciekawy, nie tylko dlatego, że pokazuje bliskie więzi w rozpadzie, powiedziałabym, ale pokazuje pewien mechanizm współczesnego świata, który powoduje, że pokolenie rodziców traci kontakt z pokoleniem własnych dzieci. Że świat pędzi w takim tempie i oferuje tak nieprawdopodobną ilość możliwości i dróg, które dla rodziców są nie do pomyślenia, po prostu dlatego są nie do pomyślenia, że ich wcześniej w ogóle nie było, że dzieci wchodzące we współczesny świat w sposób naturalny, nawet jeśli nie są tego świadome albo nawet tego nie chcą, bardzo oddalają się od rodziców. W tym tekście to jest ciekawe, że pokazuje on tą trudność trwania w bliskiej relacji i zachowania ważnych, być może najważniejszych więzi rodzinnych w świecie, który tak radykalnie się różni. Świat rodziców jest, właściwie świata rodziców już nie ma, nawet jeśli oni próbują go ocalić za wszelką cenę, a świat dzieci tak bardzo różni się od świata rodziców, że powstaje między nimi przepaść. I ta przepaść w gruncie rzeczy zagraża tym najbliższym relacjom. I to jest coś bardzo dojmującego w tym tekście, bo on nie, moim zdaniem, i tak staraliśmy się to zrealizować, nie ocenia nikogo, nie oskarża nikogo za niszczenie tej więzi, tylko pokazuje, jak trudne jest zachowanie najbliższych więzi, skoro tak naprawdę zaczynamy żyć w różnych rzeczywistościach. A jednocześnie w tej rodzinie więzy są bardzo silne i oni potrafią być ze sobą szczerzy na bardzo wysokim poziomie, co wcale się tak często nie zdarza. I w tym też jest pewna siła, może też przewrotność, a może też w ogóle wielki sens tego to tekstu. To jest niesamowite, że to, co zauważyliśmy na pierwszych próbach, szczególnie chyba Agata na to zwracała uwagę, że ta rodzina ze sobą rozmawia. I nawet jeśli to są rozmowy bardzo bolesne, no bo rzeczywiście teatr jest taką soczewką, czy takim szkłem powiększającym, który nagle pokazuje coś w dużym zbliżeniu. Więc mamy takie cztery, powiedziałabym, ważne, egzystencjalne, przełomowe rozmowy pokazujące tą rodzinę w kryzysie, ale ta rodzina w kryzysie ze sobą prowadzi rozmowę. Nawet jeśli ta rozmowa jest konfliktem, jeżeli jest pełna łez, krzyku, emocji, to dzieci przychodzą, żeby o tym powiedzieć. I to jest niezwykłe, bo wydaje mi się, że kryzys komunikacji i tego, że się zamykamy coraz bardziej, również między sobą, nas dotyka. I to, że rodzina ciągle rozmawia ze sobą, nawet krzycząc i płacząc, to jest bardzo cenne, bo jest dowodem na to, że relacja jest żywa. Że istnieje. Mamo, teraz nie wszystko musi być po staremu. Ludzie sobie zupełnie inaczej radzą w takich sytuacjach. A Adam przecież jest równie dobrym rodzicem, co ja. A ty naprawdę nie rozumiesz, że dziewczynki potrzebują matki. Pod warunkiem, że nie jest nieszczęśliwa. Ja sądzę, że tutaj refleksja, która pozostaje po spektaklu, przynajmniej dla mnie przy tej pracy nad tym spektaklem, jest taka. I sądzę, że gdybym oglądał, jak oglądam te zresztą to na próbach, te sceny różne, to moja taka, w których ja nie gram, to mam taką myśl, że po prostu naprawdę nie ma idealnych rodzin. Nie ma rodzin idealnych. Każda rodzina jest troszeczkę dysfunkcyjna, po prostu nie ma ludzi, którzy są też idealni, w pełni zdrowi, pełni jakby prawidłowo funkcjonujący. Więc jedyne, co możemy sobie dać, to tak naprawdę akceptacja i otwarcie i rozmawianie. Bo często spotykamy się z tym, że w rodzinach jakby ludzie prowadzą monolog i nie rozmawiają. Mimo tego, że rozmawiają, to rozmawiają na różnych płaszczyznach i nie mogą się dogadać. Więc na pewno ta sztuka moim zdaniem niesie taki przekaz, że warto jest przede wszystkim się ze sobą komunikować, być otwartym na siebie nawzajem i akceptować, bo nie ma ludzi idealnych. No cóż, no wiem na pewno, że to jest jakiś taki tekst, który mnie bardzo mocno poruszył, jak go przeczytałem. I też rola, którą zaproponowała mi Iwona, też mnie poruszyła. Za to uwielbiam teatr, że mogę grać różne rzeczy. I takie nieoczywiste, takie jak ludzie chcą, żebym je grał, bo im się jakoś kojarzę. No a tutaj taka rola właśnie troszkę inna. Czyli ona wychodzi poza to pańskie amplua. Tak, no trochę tak jest. Wiadomo, jesteśmy też w takim ciekawym momencie zawsze, że
wchodzimy w tym momencie w przebiegi całości i gdzieś ta postać się zacznie dopiero układać. I, no ale tak, zależy mi właśnie na tym, żeby jakąś taką troszkę inną twarz też spróbować pokazać. No a poza tym, rzeczywiście wydaje mi się, że to jest ważny tekst, że to jest taki tekst, który ma szansę poruszyć widzów, porusza nas, aktorów, którzy w tym jesteśmy, ale myślę, że też ma szansę poruszyć widzów. Oczekuję od moich dzieci jednej rzeczy, tylko jednej, absolutnej szczerości. Wie, że gdyby skłamała mi prosto w oczy, to by mnie zabiło. A ty, dla odmiany, może spróbuj zacząć słuchać. Po prostu posłuchaj swojej córki, zamiast myśleć, że zawsze masz rację. Stoi na pani trochę ten spektakl. Tak śmiałam się dzisiaj, że mówię, oj, patrząc na to, ile jestem na scenie, wychodzi, że to jest jedna z głównych ról. Śmialiśmy się. No, ale ja sama bym tu nic nie zrobiła. To nie jest tak, że ktoś ma główną rolę i nagle, mimo tego, że wszystko dzieje się wokół tej postaci, że ja mogę to sama pociągnąć. Nie, to jest jednak... praca zespołowa i ja zależę od nich, a oni zależą ode mnie. I tyle. Ja tworzę ich, a oni tworzą mnie na scenie, więc my siebie nawzajem bardzo potrzebujemy. A te wszystkie działania kuchenne, kawa, cebula, gotowanie, kiedy to się dzieje naprawdę na scenie, lubi to pani czy nie? Czy to jest coś, co rozprasza? Nie, lubię to, bo dzisiaj pierwszy raz to gotowałam, bo zawsze to robiłam, że tu wykładałam patelnię, brałam jakąś łyżkę i mieszałam w powietrzu, a dzisiaj pierwszy raz podsmażałam te cebule i wydało mi się to bardzo fajne, bo się pojawia takie ciepło domu, zapach, mimo tego, że tu dwójka z nas chyba nie znosi smażonej cebuli, ja akurat lubię, więc oni tam mówią, o nie, smażona cebula, bo to bardzo słychać, ale nawet to skojarzenie dla widza, że jeden lubi, drugi nie, będzie fajne. Ciekawa jestem zresztą, czy ten zapach daleko się roznosi na widownię, bo tego nie wiem, stoję na scenie i to robię. Co mam jeszcze ja? Masz światło. A, jeszcze mam. Światło. Może tutaj nie. Może mam tutaj dużo. Nie. Jedźmy dalej. Czyli jedźmy, to dopiero na moje wejście Peprzynka. Zobaczmy, wygląda na to, że nie tylko ja robię. Okej, okay, a kwestia wcześniejsza? Już nic dla ciebie nie mam. Okej, to zróbmy to, bo to będzie na sytuację. Na tej 52 strona. 52 strona mniej więcej w połowie. Tak. Już nic dla ciebie nie mam. Ale mi walą co miałem, sprzedałem. Resztę przepaliłem, wypaliłem, puściłem z dymem. I tak nigdy tego nie chciałeś. Uwaga, tak nigdy tego nie chciałeś. Na sytuację jest. Mamy takie światło, nocny ogród plus taki snop w kuchni. Wczoraj to robiliśmy. Jesteście studentami Akademii Teatralnej w Warszawie. Jak to się stało, że się spotykamy w garderobie męskiej Teatru Ateneum i że tu na tej scenie odbędzie się ten wasz profesjonalny debiut? Tak, dokładnie tak. No, współpracowaliśmy z Iwoną Kępą. Reżyserką tego spektaklu. Spektaklu, to wiem na pewno. Przy spektaklu Szklarnia, który jest naszym spektaklem dyplomowym i zagraliśmy tam we trójkę razem z 7 innymi osobami z naszego roku. No i to była super współpraca i myślę, że wszyscy ją dobrze wspominamy razem i tak to poszło dalej. Iwona nas zaprosiła do współpracy tutaj w Teatrze Ateneum, więc to bardzo jest cieszące i krzepiące też. Praca z Iwoną to jest tak czysta przyjemność, to jest coś tak innego niż mogliśmy poznać dotychczas, bo Iwona jest taką osobą, która pracuje z sercem. Która nam mówi, że mamy siebie szanować jako ludzi, jako aktorów. Nasze ciała, naszą psychikę jest taka, stwarza taką bezpieczną atmosferę, która pozwala próbować w poczuciu bezpieczeństwa, a nie poza absolutnie strefą komfortu. I wydaje mi się, że właśnie wyjście poza tę strefę komfortu w momencie, kiedy mamy bezpieczne otoczenie, jest dużo bardziej efektowne i zdrowe dla nas, niż jeżeli się to odbywa w jakiejś takiej presji, krzyku, strachu. Więc bardzo się cieszę, że mój debiut teatralny jest też pod jej skrzydłami, bo naprawdę czuję się zaopiekowana i to jest fantastyczne. Bardzo długo się dochodzi do ustalenia takich warunków pracy, które są dla mnie przynajmniej optymalne i w których ja wiem sama, że czuję się najlepiej i że jestem wtedy najbardziej twórcza, najbardziej kreatywna i że ja w ogóle chcę w takiej pracy być. I kiedy doświadczyłam na własnej skórze takiej relacji niezwykle przemocowej, chyba wtedy otworzyły mi się oczy i pomyślałam sobie dość.
To się jakoś tak dziwnie zbiegło z tymi przemianami społeczno-politycznymi i z moją wielką miłością do feminizmu. I nagle zaczęłam myśleć o tym, że muszę zacząć pracować na własnych zasadach. Tak jak chcę, z osobami, z którymi chcę i tworzyć taką przynajmniej mikroprzestrzeń w teatrze, w której wszyscy będziemy czuli się bezpieczni, w którym wszyscy będziemy rozkwitali, w którym wszyscy będziemy czuli się tak bezpiecznie, że będziemy maksymalnie kreatywni i że będziemy współodpowiedzialni za cały proces. I jestem w tej chwili po, myślę, 5-6 latach takiej pracy nad spektaklami, które tylko mnie utwierdziły w tym, że jest to absolutnie najlepszy sposób pracy w teatrze. A Iwonka jest dzwoneczkiem takim z Piotrusia Pana. Kiedy ludzie mają samą świadomość, kiedy są ciekawi innych ludzi, kiedy są ciekawi tych procesów, które w ludziach zachodzą, kiedy są ciekawi właśnie, a Iwona też ma taki konik, ten psychologiczny, jakby taki terapeutyczny, że ona wiele o człowieku wie i też nie jest właśnie autorytarnym tutaj mistrzem, bogiem, który będzie tutaj po prostu używał przemocy i pokazywał swoje ego. Nie. Iwona mówi, kurczę, nie wiem, na przykład o czymś, sprawdzimy to. A może tak, a może inaczej. A jak jest ci wygodniej? Ale Iwona jest po prostu też takim człowiekiem, z którym możesz się napić wina, możesz pójść na kolację, możesz pracować ciężko, ale nic na siłę. Bo jak się człowiek za bardzo napina, to mu coś może się przerwać. I myślę, że Iwona też to wie. Też Iwona ma ogromne zaufanie. I to jest fajne, że współpracujesz z człowiekiem, który daje ci zaufanie. Który nie oczekuje od razu od ciebie, bo wiadomo, że to jest proces. Nie? Ja jestem skoncentrowana, jak pracuję, to prawda. I nawet właściwie nie wiem, jak to robię, bo lubię atmosferę pracy lekką i przyjemną. Ja lubię, jak przyjemnie jest w pracy, ale ta koncentracja jest. Ale myślę, że to też jest to, że reżyserka Iwona Kępa jest taką osobą, z którą, to jest nasze drugie przedstawienie wspólne, z którą ja umiem pracować i której komunikaty bardzo dobrze rozumiem. Więc myślę, że to jest to. Plus grupa kolegów też fajnych, że fajna ta praca była bardzo i w takiej dobrej atmosferze. Ja to bardzo lubię, ponieważ jestem zdania, że aktorstwo i wyobraźnia tylko wtedy hula, kiedy jest pewnego rodzaju rozluźnienie. Proszę to dobrze zrozumieć, to nie jest rozluźnienie ciała czy rozluźnienie koncentracji, ale coś takiego, że się siebie nie wstydzimy i że to jest w takiej lekkiej, dobrej atmosferze, bo wtedy zaczynamy dobrze pracować, również między sobą. Przecież potrafimy sobie nawzajem też dać różne uwagi, a może sprawdźmy taką sytuację, a inną, może spróbujmy takie wyjście i a to się wtedy odbywa, kiedy my się dobrze ze sobą czujemy, kiedy się siebie nie wstydzimy, kiedy się na siebie nie złościmy, tylko staramy się być razem. Muszę lecieć. No, na pewno nie. Dzisiaj wszyscy zjemy razem kolację. Janek tu spis zakupów, kupicie kurczaki, jak odbierzecie dzieci. Mamo, ale ja mam plan. A nie interesuje mnie, to Róża wróciła, przełożysz te plany. Ale weź swoje pranie, jest poskładane na twoim łóżku. Wciąż robisz mu pranie? O. Nie, tylko w niedzielę. Na same koszule. Mamo! Tak, on bieliznę sam pierze. To wcale nie jest dla niego dobre. No, naprawdę. Słuchaj, pracuje w biurze i musi wyglądać bardzo porządnie. No i? Może się nauczyć prasować? Ma 28 lat? 26. Mama pomaga ci przy dzieciakach. I? No nic, tak tylko mówię. To co innego? A niby czemu? Dlatego, że tobie też będzie pomagać, o ile znajdziesz wystarczająco głupią kobietę, która zgodzi ci się urodzić. Nie mów tak, oczywiście, że znajdzie. Ja tylko mówię, mamo, że to wcale nie jest dla niego dobre. Posłuchaj, to jest mój dom, moja pralka, mój syn. Jak będzie mi się podobało, to ja będę robiła mu pranie. Opa. Wspaniałych nam tutaj debiutujących aktorów Iwona zaproponowała. Niesamowicie zdolni młodzi ludzie. Waleria Gorobec, przepiękna jeszcze w dodatku. Paweł Gasztołd-Wierzbicki, niesamowicie zdolny, z Legnicy zresztą. Przemek Bluszczy, bardzo wiele lat grał w Legnicy, a Pawełek go oglądał, jak był młody. Widzisz, tego mi nie powiedział. A, no to jaki.
Janek Wieteska, no niesamowicie też przystojny, zdolny chłopak. Piękni, wrażliwi, zdolni ludzie. No ja tutaj akurat nie czuję, że, bo mój staż, jakby ja jestem no 10 lat starsza od kolegów, ja też czuję, że jakby sama nic nie umiem, jeszcze nadal nie wiem i się rozwijam i uczę i podpatruję od starszych kolegów, ale także od młodych. Absolutnie ja czerpię z nich inspirację. Więc ja tutaj staram się tak pozytywnie, że tak powiem, dawać pozytywny feedback, pozytywną energię, bo wydaje mi się, że oni tak naprawdę wszystko mają i to jedyne, co potrzebują, to pewność siebie, którą my już jakby po latach wyrobienia, już nawet ja po tych latach przepracowanych w Ateneum mam tego więcej, więc trzymam kciuki, żeby po prostu byli jak najbardziej pewni siebie i spokojni na nadchodzących spektaklach i premierze, bo niczego więcej im nie trzeba. Wszyscy tak wyrwali, wszyscy chcą powiedzieć coś o naszych kolegach i koleżankach z obsady szanownych. Dla mnie to jest wymarzona sytuacja, jeśli chodzi o debiut, bo no, gramy z naprawdę doświadczonymi i dobrymi aktorami i aktorkami. To jest taki wymarzony partner na scenie, który gra nam tak, że my nie musimy wydobywać tych emocji, których potrzebujemy do naszej sceny, z nie wiadomo jakich trzewi, bo one przychodzą naturalnie, ponieważ partner gra tak, że wydobywa z nas te emocje mimowolnie. To jest wspaniałe. Dodam, że ja na przykład byłam bardzo unieśmielona, bo o ile Paulinę Gałązkę znałam już wcześniej z planów zdjęciowych, no to Agaty i Przemka nie znałam, więc te pierwsze próby no były takim trochę, no brzydko to określę, ale nic mi lepszego nie przychodzi do głowy, takim wąchaniem się, na ile można sobie pozwolić, jakby... Jacy oni są. Dokładnie. W ogóle to zapytanie, jak mówić na perpani, czy po imieniu, to też przyszło dopiero po jakiejś tam próbie, ale no to też jest potrzebne i ważne, żeby nauczyć się tego, jakie to jest uczucie, kiedy nagle spotykamy się z takimi aktorami i aktorkami. Więc na przyszłość już wydaje mi się, że będzie nam lżej. Skoro już na samym początku spotkaliśmy się z top of the top i udało nam się przełamać po prostu tę niezręczność, to myślę, że już będzie tylko lepiej. No bo wydaje mi się, że zarówno Agata, jak i Przemek, jak i Paulina są po prostu wspaniałymi, tak, i bardzo pomocnymi ludźmi i przyjęli nas bardzo miło po prostu. Mam wrażenie, że faktycznie lepszego debiutu ze względu na taki komfort pracy również z reżyserem, no nie mogliśmy trafić lepiej. Agata przynosi nam lody, Przemek pączki, Iwonka nam drożdżówki przynosi. Pijemy kawę. Dokładnie, więc jest cudownie. Naprawdę miło, a przy okazji ciężko pracujemy. Tak, ale że ta atmosfera na próbach jest naprawdę wspaniała. Naprawdę. I tak można o wszystkim pogadać, to też jest super. O, to bardzo miłe, że tak mówią. No tak, no mi się też zależy na tym, żeby nie było jakiegoś dystansu, bo to, że mam większe doświadczenie, no to nic nie znaczy, bo tutaj jesteśmy jedną drużyną, razem pracujemy, więc im szybciej pokonamy pewien rodzaj jakiejś takiej bariery, czy wstydu, czy wobec siebie, tym lepiej, bo wtedy zaczynamy naprawdę pracować. Zawsze bliskie było mi myślenie o tym, że ja też miałem w jakimś sensie szczęście, kiedy wchodziłem do teatru, chociaż ja byłem trochę w innej sytuacji, bo rzeczywiście trafiłem do zespołu, który jakby, bo zaczynałem w Legnickim Teatrze i wtedy ten zespół się budował i to był zespół pełen młodych ludzi, równolatków i myśmy tak nawzajem się napędzali, żeby coś osiągnąć, ale to takie przekazywanie rzeczywiście doświadczenia, tajników tego zawodu, no bo jakieś tajniki takie warsztatowe zawsze są, zawsze istnieją w mniejszym czy większym stopniu i ja chcę to robić, ja chcę dawać im swoją wiedzę, swoje doświadczenie i myślę, że jestem nawet zobowiązany do tego. Także z przyjemnością na przykład biorę udział w jakichś studenckich filmach, etiudach, kiedy ci ludzie próbują zapanować nad chaosem planowym i to często jest rzeczywiście zabawne. No ale wydaje mi się, że to jest takie zobowiązanie, któremu jestem wierny, będę wierny i zawsze będę wspierał młodych ludzi, którzy chcą, żeby świat był mądrzejszy i piękniejszy. Nie najgorsza ta kawa. Mógłbyś mi wesprzeć?
No tak, stary, bierz sam swoje ciuchy, może co? Biorę, to tylko koszulę, nie umiem ich tak uprasować jak ona. No to zanieś do pralni i zapłać. Powiedz mi, tobie się wydaje, że ty jesteś jakoś pominięta? Mamo, ty pracujesz więcej i ciężej niż ktokolwiek inny w tej rodzinie, więc nie powinnaś mu prać i prasować koszul. To jest moja sprawa. Próbuję cię bronić. Ale ja nie potrzebuję obrony przed własnym synem. Wychodzę. Ja też. Nie! Nikt tu nikogo nie krzywdzi. Jeden dostaje pomoc w takiej formie, a drugi w innej. Oczywiście, no wiadomo, że ja na sobie gdzieś tam pracuję w jakiś sposób i korzystam ze swojego doświadczenia, ale nie tylko, bo no, ten zawód też polega na takiej bacznej obserwacji i uważności wobec świata, więc czasami korzystam nie tylko z moich doświadczeń, ale również z doświadczeń czegoś, co zobaczę, co zauważę, nad czym się pochylę, co zajmie mi myśli. I to były długie rozmowy. Ja lubię ten etap prób, kiedy siedzimy przy stole i rozmawiamy o swoich skojarzeniach, bo tak jak dzisiaj mówiłam na próbie, to jest bardzo ważne w aktorstwie, żeby mieć skojarzenia, bo wtedy się tworzy ten świat taki. I dużo rozmawialiśmy i o naszych rodzinach, i o czymś, co słyszeliśmy, co widzieliśmy, że ktoś nam coś opowiedział. Więc teraz jesteśmy w takim trudnym momencie po próbie technicznej, które są z reguły najbardziej męczące, bo wtedy nie gramy, tylko sprawdzamy, gdzie wchodzi muzyka, gdzie wchodzi światło, gdzie wchodzi projekcja, czyli dla nas aktorów męcząco, bo nie możemy się rozpędzić, ale trzeba te klocki układać, więc cieszę się bardzo, że za chwilę mamy ten tydzień przedpremierowy, kiedy już się leci całościami, kiedy to wszystko już będzie tak w takim jednym sosie, będzie spojone w jedną całość. To jest ten finisz, ja akurat lubię, bo to wtedy też jeszcze się nagle dokłada, jeszcze coś nowego się tworzy. Jeszcze naprawdę można? Można jeszcze, tak, bo pojawia się ten wspólny sos i takiego bycia i taka płynność przebiegu całości postaci i to zaczyna już wtedy, mamy już ten rdzeń i jeszcze czasami możemy go pokolorować w różny sposób. To znaczy mi się wydaje, że ja robię wszystko, żeby właśnie nie reżyserować. Ja nienawidzę czegoś, co być może niektórzy aktorzy, ale przede wszystkim krytycy nazywają reżyserią. Ja pamiętam, że czytałam chyba już dziesiątki takich recenzji z moich spektakli, że właściwie reżyser się nie napracował. I to jest dla mnie bardzo duży, może w opinii krytyków nie, ale w mojej opinii to jest dla mnie komplement. To znaczy moim zadaniem jest wytworzenie warunków, optymalnych warunków do spotkania. I jak my się wszyscy spotykamy i przez miesiąc rozmawiamy, pijemy kawę, ja przynoszę ciastka, nie tylko zresztą ja, bo później już inne osoby też widzą, że przynosimy sobie ciastka, razem jemy, rozmawiamy, opowiadamy o swoim życiu i nagle niespodziewanie zaczynamy krążyć wokół tematów, które są w tej sztuce, zaczynamy budować pole skojarzeń, które budują te relacje. No właśnie budujemy poczucie współodpowiedzialności za to, co powstaje. Wydaje mi się, że ja nie chcę reżyserować ludzi, to znaczy w ogóle to nie o to chodzi chyba. Ja muszę tylko stworzyć optymalne warunki do tego spotkania, a potem muszę posklejać, znaczy muszę, no chcę posklejać te wszystkie maleńkie warstwy, jedne są głębsze, szersze, bardziej istotne, ale warstwy wszystkich zdarzeń scenicznych, żeby one stanowiły całość. Ona dostała awans. Naprawdę? Wychodzę do pracy tak samo wcześnie, wracam później. Nie, zarządza całym wydziałem. Tak? Nie. Całym departamentem. Wcale nie. Nie, no to niesamowite, co robi. Jest to tymczasowe, jestem tam tylko na zastępstwo. Nawet za granicę ją wysyłają. Gdzie? Do Bratysławy. O Jezu, do Vancouver, to była tylko konferencja. Tak, ale jakie to jest szczęście, że ma kogoś, kto jej pomaga. Wiem, mamuś. Ja tylko po prostu mówię, że Adam się świetnie zajmuje dziewczynkami. No tak, w końcu to jest ich tata. A też ma pracę, prawda? No, tak, jest ojcem, ma swoją bardzo ważną pracę. A ja mówię tylko, że mało mężczyzn tak świetnie zajmuje się dziećmi jak Adam. Wiem, nie musisz mi o tym mówić. Ojej,
No, przepraszam, że ja mam własne zdanie. Ja się zaraz zacznę drzeć. Czy komuś przeszkadza, jak zaraz zacznę się drzeć? No nikt tego nie używa. Zanim przyjechałam tutaj do aktorów z tekstem, to ja pozwoliłam sobie na jego zuniwersalizowanie, bo to jest ważne, że to jest tekst australijski i w nim było bardzo dużo szczegółów obyczajowych, geograficznych, australijskich. A to, co mnie urzekło w tym tekście, to właśnie jego bliskość, taka bliskość, powiedziałabym, życiowa. To znaczy, że pomyślałam sobie, no tak, no ja rozumiem te dylematy, ja rozumiem te wybory, ja rozumiem te konflikty. Właściwie mam wrażenie, że mogłabym spotkać takich ludzi w swoim otoczeniu. I na pewno ich mamy w swoim otoczeniu. Na pewno ich mamy. Jestem o tym przekonana, że takie rozmowy, jakie odbywają się w tej rodzinie, odbywają się w wielu, również polskich rodzinach. I pomyślałam, że te australijskie okoliczności będą nam trochę oddalały ten tekst od nas i uzyskałam zgodę zarówno tłumaczki, jak i agencji reprezentującej autora, że możemy dokonać takiego zuniwersalizowania. Nie zamieniałam takich bardzo konkretnych okoliczności australijskich na okoliczności polskie, raczej po prostu tak oczyściłam ten tekst, żeby można sobie pomyśleć, że to się dzieje również w Warszawie czy na przedmieściach Warszawy. No tak, polatamy do Londynu. Trochę zmieniłam miasta, tak żeby były bardziej wiarygodne i zmieniłam imiona bohaterów. A tak naprawdę, no i w związku z tym jakby opracowałam ten tekst. Nie mówię, że go spolszczyłam, bo na przykład... Bo to też nie brzmi dobrze. Bo na przykład były australijskie adresy. Ja nie zamieniałam ich na polskie ulice, tylko po prostu usunęłam takie fragmenty, gdzie by tych szczegółów geograficznych i obyczajowych było bardzo dużo, to ja je po prostu usunęłam, żeby ten tekst maksymalnie zuniwersalizować. I kiedy już zaczęliśmy o nim rozmawiać, czytaliśmy go, rozczytywaliśmy go, czy już zaczynaliśmy nim rozmawiać, to mieliśmy poczucie, że tak, że jesteśmy, że tak powiem, u siebie. I mogę tylko zdradzić, że od początku wiedziałam, że będę starała się łączyć dwa języki artystyczne, to znaczy język teatralny i filmowy. I od początku wiedziałam, że będą również sceny nagrywane, ponieważ jednym z głównych miejsc akcji jest ogród, no więc tylko zdradzę, że znaleźliśmy taki ogród pod Warszawą, piękny ogród, do którego aktorzy pojechali na wycieczkę i są z niego również plany zdjęciowe. Ogród i kuchnia, bo to są te dwa najważniejsze miejsca. Kuchnia jest sceniczna i nie filmowaliśmy żadnej kuchni i staraliśmy stworzyć się w miarę realistyczną kuchnię, ale ponieważ ja... Z wielkim stołem. I ona jest nieco przeskalowana, mogę tak powiedzieć, i ujawniamy jej teatralność. To znaczy ujawniamy to, że to są teatralne ściany kuchni i że to nie jest prawdziwa kuchnia, ona jest jakby znakiem prawdziwej kuchni, to znaczy mamy prawdziwe sprzęty, garnki, ekspres do kawy, zlew, gotujemy zupę. Niemniej jednak ona jest jakby powiększona w jakimś sensie, tak jak w teatrze mamy takie poczucie, że służy nam on trochę jak szkło powiększające do tego, żeby przyjrzeć się jakimś problemom czy relacjom. Dlaczego tego nie używasz? No bo się jeszcze nie nauczył. No przecież mu pokazywałem to. Pokazywałem ci, wkładasz kapsułkę i włączasz. Ale czy wy wiecie, że kapsułki są bardzo nieekologiczne? No nie rozumiem. Dlaczego nie używasz rzeczy, które ci dają? Używa. Bo mi niepotrzebne. Niepotrzebny mi ekspres do kawy, odkurzacz do liści. Muchawa. Grabie są dużo lepsze. A poza tym piję herbatę. No ja czasem myślę, że ty masz więcej pieniędzy niż rozumu. Pracuję, to zarabiam. A może byś zaczął oszczędzać? Ej. No co? Co? To tyle tylko chciałem powiedzieć. Ja się napiję kawy. Kto jeszcze? Pola, napijesz się? Ja muszę lecieć. Zrób kawy swoim siostrom. Ja poproszę czarną. Marek! O, Marunia. Cześć, synu. Cześć, tato. Myślałem, że naprawdę dałaś nogę. A, mnie też się tak wydawało. Chcesz kawy? Dzięki, wpadłem tylko na moment. Ale ledwo wszedłeś. Wiesz co, to może i dla mnie zrób. O ty, pokaż tacie, jak się to robi. Przecież będzie, nauczysz się czegoś nowego, no i... Co tam się wydarzyło, co? Słyszałam o takich badaniach, które mówiły, że aktor przed wejściem na scenę ma stan przedzawałowy. Przedzawałowy. Ojejku, ja coś czuję, że właśnie w takim stanie się znajdę. No ale trzeba to przeżyć. No już dwie premiery przeżyłam, miałam stan przedzawałowy i żyję, więc
Więc i tym razem na pewno przeżyję. Ja się jeszcze nie stresuję. Ten stres przyjdzie tak tuż przed po prostu, bo teraz jeszcze mi się wydaje, że mamy czas, że jeszcze sobie różne rzeczy ustalimy, no ale myślę, że tuż przed wejściem na scenę nie będzie łatwo. Stan przed zawołów. Ja się jeszcze nie stresuję, ale wiem, że będę się stresował tego samego dnia, co premiera. Mieliśmy teraz festiwal w Łodzi, Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi i graliśmy tam Top Dogs i to jest dyplom, przed którym już się nigdy nie stresowałem, ponieważ grałem go wiele razy i czułem się w tym pewnie, więc nie czułem tego spięcia w brzuchu, ale... Na tym festiwalu wydarzyło się coś takiego, że wydarzyła się nowa przestrzeń, zupełnie nowa publiczność, dużo większa przestrzeń i po prostu całkowicie mnie spięło. Myślę, że efekt ostateczny był okej, ale nie spodziewałem się, że taki stres się wydarzy i myślę, że tutaj przed premierą też się wydarzy. Tak po latach, jak patrzę w ogóle... jak we mnie ta rola dojrzewa, to że dla mnie właśnie taki najciekawszy moment to jest ten moment przelotów, kiedy przelotów całości, kiedy jedziemy całości, bo wtedy gdzieś to się układa, stabilizuje. Mówimy o takim momencie tuż przed premierą, tak, kiedy tak. Gra się spektakl już nieposzatkowany, tak. Bo już wszystkie rzeczy są mniej więcej zaplanowane, tak. I teraz tylko trzeba zagrać to kilka razy przed premierą. Tak, kiedy tak zwana technologia jest już ogarnięta, czyli światła, zejścia, wejścia, kiedy jakby troszeczkę przejmujemy tę przestrzeń i staramy się ją sobą wypełnić. I bardzo lubię ten moment, tak samo jak te pierwsze spektakle po premierze, bo premiera wiadomo jest jakimś eventem, takim, którego nie lubią ani aktorzy, ani... Znaczy ja nie lubię na przykład, że premiera jest zawsze jakimś takim napinaniem buły. I to jest takie, nie wiem, to się kojarzy z jakimś egzaminem, a co to ma być za egzamin? Znaczy zawsze mi się to kojarzyło z porodem. I też zawsze to było takie dla mnie porównanie, że kiedy przy porodzie wszyscy dookoła ci powiedzą, że to dziecko ma 2 punkty w 10-stopniowej skali, bo akurat tak poszła premiera, no ale niestety tak bywa często, że ludzie jakby nie mają świadomości tego, że teatr jest tak delikatnym i wrażliwym, jakby wrażliwą przestrzenią, że to, że dziecko przy porodzie miało 2, a przy 10 spektaklu może mieć 10 albo 11 już, bo coś się otworzyło, coś się wypełniło, coś, to jest proces i to jest super i za to kocham teatr, że to jest proces, że to jest ciągła rozmowa. Ciągła rozmowa. Scena 20. Tutaj staje pani po raz pierwszy. Tak, to prawda. Jestem tu od niedawna, ale bardzo mi się podoba. Tak weszłam i trochę nie ma tego zapachu, który kojarzy mi się zawsze z teatrem, czyli kurzu. Bo w teatrze zawsze pachnie kurzem. Te zasłony wszystkie, które są, te plusze, które są w każdym teatrze, mówię o kulisach, stare kurtyny mają swój specyficzny zapach, który od razu mi się kojarzy ze sceną. Tutaj tego nie ma, ale jednak jest przyjemnie. Przestrzeń wydaje mi się dosyć domowa, więc jest fajnie. Janek, gdzie jesteś? Tu, gdzie? Posłuchaj mnie. Zawsze. Zrobiłam zapiekankę z makaronem dla Adama i dzieci. On ją odbierze, jak będzie wracał z pracy do domu. Dla ciebie są kotlety w lodówce, ja wychodzę. Dobrze. Będę do późna w pracy. Nie budź mnie. No, napisz do mnie od razu, jak Róża się odezwie. Dobrze. Ale od razu, bo będę czekać. Że co jest z tobą? Co? Czemu jesteś taka wściekła? Nie jestem. Jesteś. Nie. Zawsze byłaś. Nie, nie jestem wściekła. Jestem... jestem zmęczona. Martwię się o pole, że jest sama. I ja jestem po prostu bardzo zmęczona, spóźniona. Zmęczona jest. No to przestań już o tym myśleć. Wolę mówić o tym, co jest, niż o tym, co może być. I ja po prostu wiem, że teatr zmienia życie konkretnych osób. Ja to wiem. Nie wiem, czy może mieć wpływ na procesy społeczne i jak duży może mieć wpływ na procesy społeczne, ale ja sama byłam świadkiem tego, jak po obejrzeniu niektórych spektakli, po uczestnictwie w niektórych spektaklach, w trakcie na przykład rozmów pospektaklowych, działy się rzeczy takie, o które nigdy bym nie podejrzewała, że spektakl może do tego doprowadzić. Więc wiem, że teatr może zmieniać życie konkretnych ludzi. Nasłuchałam się, nawdychałam,
napatrzyłam, jak powstaje spektakl. Wracam do rzeczywistości. A Wybrzeże Kościuszkowskie szumi, jak szumiało. Wizytówka spektaklu. To wiem na pewno. Autor Andrew Bowell. Przekład Ruby Bearden. Reżyseria Iwona Kępa. Scenografia i kostiumy Joanna Zemanek. Opracowanie muzyczne Iwona Kępa. Wideo Tomasz Czołpiński. Inspicjent Wojciech Gratkowski. Suflerka Magdalena Sowińska. Obsada Anna Agata Kulesza, Jacek Przemysław Bluszcz, Pola Paulina Gałązka, Marek Paweł Gasztolt-Wierzbicki, Benjamin Jan Wieteska, Róża Waleria Gorobec. Premiera odbyła się 21 maja 2022 roku. Więcej na teatrateneum.pl.